Jot-jot? No. Co to ma być? Ależ, że nabudował Co? bunkrów. Tak, tak. Ma. Boś. Masz odbicie lustrzane. Ta, ale śmierdzi strach. Ale, o Boże, aż tu czuję, czekaj, okno. Otwórz. Tak, tak. Tak się bać. Halo, słuchajcie mnie? I bardzo dobrze. Dobra, make, rozwój, bra. Ciężarówek troszeczkę jeszcze brakuje, sprzęt wsparcia jest. Na granicy sprzęt piechoty jest. Mam tylko 300 ludzi skorych do walki za ojczyznę. No i dużo samolotów. Już mam 800, to szybko dzielę. Podziel na 2, podziel na 2, podziel na 2 i podziel na 2. Po 50 będę stakował, żeby mieć dużo asów. Limituj do 800, ok. Pyk, dominacja powietrzna tylko, przydziel do generała. I piechota, spoko. Mniej niż rok, kara. O, przygotowania do kolejnej. Ja myślę, że no Diego spenia i nie będzie mi wypowiadał absolutnie wojny. Wiedziałby, że padłby jak trawa pod końskim kopytem. Od 1 czerwca wszystkie stacje paliw w Polsce muszą wdrożyć nowe zasady rozliczeniowe. Dzięki temu kierowcom należy się niższa cena za diesel, benzynę lub LPG. Kurwa, od 1 czerwca to prawie to 8 zł podskoczyło. No. Tam z 70 parę. Dzisiaj kurwa atankowałem rano, to kurwa 4 groszy chyba tam brakowało do 8 zł. Ja zawsze kupuję chusteczki przed tankowaniem, bo płaczę jak tankuję. Tak szybko nacisnę. Po państwu tak cię rucha w dupę, że już nie bolało. Tak, no i jak tylko nacisnę ten, no kiedyś naciskałem na spokojnie, to leciało powoli, a teraz nacisnę tylko 100 zł, 200 zł. Teraz tylko tak, no, tak klik. Tak, klik 100 zł, mówię, kurwa, oddawajcie moje pieniądze, nie? Się zagapię na sekundę i koniec. I do wypłaty muszę jeść bez masła chleb. Z masło, w ogóle o czym ja mówię. O, kiedy ja jadłem masło? Kiedy ostatnio miałem cię w ustach? Jak z tym malborazkiem. A no tak, trochę gorzej ogarnąć wtedy te samoloty. No, niby się rekomenduje, żeby po 100 stakować, bo i łatwo ogarnąć i ten. Ale myślę, że gram Polską, choć o dziwo mam bardzo dużo samolotów, zobacz, prawie 1000 już. Bo od początku jakby stosuję to, że 5 fabryk przydzieliłem do myśliwców. Od samego początku. No i tak to wygląda u mnie. Stosuję nową strategię. Po tym jak z tobą rozmawiałem i tak dalej, testuję pewne rzeczy. No, nie zdradzę, bo to jest strategia też na ciebie. I nie będę pokazywał tutaj template'ów, bo on już jest zrobiony. Myślę, że tutaj z ZSRR będę prowadził działania zbrojne. Kurde, mogę nowe dywizje wystawiać. A wystawię sobie jeszcze jedną armię, czyli 24 dywizje i plus jeden, bo tu mi brakuje w jednej armii. Jestem ostro w dupę z tym sprzęt wsparcia. Chociaż 137 dni i będzie ok. Ja chyba wyłączyłem na streamie, że nie da się cofać. Po prostu, no, nie da się cofać czasu. O, super partia. I co ja chcę pójść właściwie? Ja chcę pójść, na pewno nie będę miał przewagi ogniowej. Doktryna wojny mobilnej też nie będę się bawił w takie rzeczy, bo nie mam nic tych rzeczy. Doktryna planu wielkiej bitwy być może, ale oczywiście moja ulubiona zmasowanego ataku. To jest piękne. Wcześniej jak robiłem artyleria i piechota, to wszedłem w to, nie? A teraz idziemy w to. Bazujemy na piechocie. Tylko piechota. Ten szablon ma w sobie tylko piechotę. Tylko tyle powiem, bo reszta to jest już... Szykuję na Esla, na Mistrzostwa Polski. Najnowszymi prognozami benzyna w tym tygodniu będzie kosztować średnio 7,46, 7,59. Tymczasem na metrów 8. No kurczę. Ja na mojej tankowałem i tak drogo. Pojebało ich, kurwa. Sieją ferment. Ale Polska ma ten, zajebiste drzewko, kurczę.
Tylko muszę zdecydować, plany dla wschodu czy dla zachodu. I tu jest pytanie, czy Diego będzie na tyle niemądry, że mnie zaatakuje. Ja myślę, że on mnie nie zaatakuje, bo robi po gaciach. I zrobię dla. Przygotuję dla wschodu plany jednak. Czyli się cyka. Cyka bliać. Pytam. Słusznie. Pytam na Francję, patrz. Co? Na Francję uważaj. A nie, Oni zaraz, są ona ze jest z mną. tobą? O ty gnojku, to ty na mnie No będziesz właśnie. szedł. No tak. Bo on nie ma na kogo iść właściwie. A Wielka Brytania? No tam Oni może. zamiast przejąć, to dołączył. W 37 już byli ze mną. No. Kuźwa. Ty jest 39 wrzesień, drugi, kurwa, przespałem wojnę. Ty, żeby ci coś głupiego do głowy nie przyszło. W sumie to jesteś otoczony. Ty nawet z Litwy atakujesz. Ale z Czechosłowacja. O, to pewnie na to idziesz teraz. Chociaż nie widzę, żebyś uzasadniał na kogoś. Ja jestem pokojowy, patrz go, uzasadniam na kogoś. Cholera, przydzielę. Zrobię pokaz siły. Siły. Oni tu mają ćwiczenia koło ciebie. Robią pompki. Ale naspamił tych dywizji swymi kosami. Kosami. A nie, zmienię obrazek dywizji. Kamilowi Chociaż pomyliły nie. się gry. Gra w kozaków. Tutaj ze Ty, on ma Lwowa więcej dywizji zrekrutowałem. ode mnie. A, widzisz, zgadza się, kolego, zgadza się. Ale z Mądra wyposażeniem jak decyzja. chłopi na wojsko, więc się nie boję. Tak. Ogłaszam politykę mocarstwową Rzeczpospolitej. Upadnie twój imperializm na świat. A znasz taki tekst? Boża, Japonia też czeka w kolejce u mnie. Na drugim miejscu. No, spokojnie, Chiny będą pierwsze. Ty, ale Chiny się rozrosły, ale. Ty, one naprawdę mogą być silne. Manpower nieograniczony. One już Ty. tą wyspę przyjęły. Ja tam czekam, tylko teraz wylatują na wyspie. Ale gnoje, co za gość. Uzasadnia na mnie cel Co wojenny. jest? Czemu z drzewka tego nie zrobi? No to będzie krótka gra. Dla Niemiec. Nie, no nie uzasadniam. Przecież ten. Drzewka właśnie daje. No a to nie i to mi się uzasadniam. wyświetliło, tu mi się wyświetliło. Cwaniak z drzewka chciał mnie zaskoczyć. Ty co jest? No tak, ale nie muszę ci wypowiadać nawet jak odrzucisz. No nie, dobra wiem. Jak mu wypowiesz wojnę, to nie ma wyboru, nie może odrzucić. Tutaj koło Mariam Pola wejdę klinem. Oła, kurwa, oła. Ja pierdolę. Nie wiem, dołączyć wujka Stalina do tej wojny. Na dwa baty. Nie chciał pokojowo iść na Stalina razem ze mną. A więc wojna. Przygotuję drugą linię obrony. Bez obrony. Przesady, przecież nikt tu jeszcze nikomu wojny nie wypowiedział. Jeszcze. Widzę, że ty chyba masz chęć na tą wojnę. Tylko wojna, wojna. Tylko o wojnie gada. Kuźwa, ja robię plany dla wschodu, ja powinienem dla zachodu. A już za późno i tak. No. Zjadę go tak, dobra, na Berlin. Wrocław, przy Wrocław jest mój, dobra. Należy mi się. No chyba, że zmądrzejesz się i oddasz. Gdańsk. Wtedy można iść na Stalina. Taki warunek stawiasz. Może, mówię. Nie wiem, nie jestem pewny. Odbój Wołyń dla Japonia! Stał się uzasadniony. Co ty chcesz od Wołynia? Wypowiadam. A więc wojna. To będzie ciekawy pojedynek. Odzyska Wołyń. Ciekawy pojedynek to będzie. Chyba obejdę tą wojnę, nie będę się dołączał. Zaraz ja nie mam czego do niego wysłać. Zaraz na Tokio będzie desant. Już jeśli ponton kamikadze. Ponton kamikadze.
ten, wyślę cichociemnych na ciebie. Mandżuko, Japonia, kur... No, ja mam potężne siły po swojej... Szkoda, że nie istnieją na mapie. No właśnie, streamy ja też oglądam sobie coś robiąc, no przecież nie oglądałbym streamu w życiu, gdybym, wiesz, tylko żeby się patrzeć na niego, nie? PTSR pragnie przysłać nam z pomocą dywizję. Dobrze, że się wyciszyłem teraz u nich. 8 dywizji ochotniczych ZSRR. Ja się dogadam ze Stalinem i dojedziemy tego faszystę. Co się robi? Popraw relacje. Tego się nie spodziewałem. Pójdę w drzewko. Dobra, no to te plany dla wschodu to olać w sumie. Idziemy na drzewko stalinowskie. Koncepcja Polski od morza do morza. Fajnie by było, ale teraz za późno już jest, kurde. Tutaj jest jakaś komuna zwrotna, ale... O, to jest to. Idziemy. Będę przedłużał i pójdziemy na niego. On ma jeszcze Francję do pomocy, niech to szlak. Co tam się dzieje? Ej, coś się stanęło? Desant. Co? Polityczny. Polityczny desant. Zobaczysz za kilka dni powiadomienie. O. Włochy zgłaszają się wobec Jugosławii. Nie o to chodzi. Już są dywizje z ZSRR, 8 dywizji w Gdańsku. Dobra, poprawiamy relacje. Komiternu i tak bym nie mógł dołączyć. Nie wiem sobie, Kamil, czy to zobaczyłeś. Wycieszył się. Ale nie, no... Co zobaczyłem? Żadnego desantu nie mam. A, no... Powiedziałem wojnę Niemcom, żeby przejąć Królewiec. Aha! To co tu się dzieje, ty? Bo ty w osi nie byłeś. Byłem. Aha, no dobra. Ta oś. Oszalał. Ale ten pakt to jest o nieagresji tych trzech, aha, co nie? To nie jest frakcja. No tak. I wzajemne porozumienia. Chyba, tak? Czyli coś popierdoliłem? No jakieś wzajemne tam porozumienia. Nawet lotniczo może cię pokonam, czekasz? No, podobne. No, ty. Tylko ty masz Messerschmitt. A ja mam Jastrząb. I dwa tajne sztukasy. Sztukasy. Ale będziesz dojechany. Ty, no po prostu aż nie mogę się doczekać, nie? Tylko zaproponuj. Będę jechał twoje myśliwce, bombówce. Ty, a czemu Gdańsk stał się już jakby mój? Ty odpuściłeś mi to? Słusznie. Gdzie są jak zaraz... jakby te informacje o aktualnej wojnie? No, na górze jesteśmy w stanie wojny, taki jest ten. Kuźwa, ja teraz widzę, ile ty straciłeś. Milion, 1,5 miliona ludzi. Masz jakieś fałszywe dane. A, bo to ci jeszcze pokazuje pewnie... Dobra. Gdańsk albo wojna. Niemcy nigdy się nie ukrywali, że zależy im na odzyskaniu ziem utraconych. Ta Australia mówi, dobra, to pieprzenie to już nie będę słuchał. Zgódźmy się, może wezmą na celownik jakiś inny. Kuś. Oj, dobrze ci tam mówią twoi pomagierzy. A więc wojna. Tylko ty gadasz o tej wojnie, ja nic nie mówię. Gdańsk jest, był i będzie polski. Co to mi tu Francja nie przysłała? Bo oni są włoscy. A mówisz o zmienieniu tych samolotów, żeby do upadłego nie walczyły. No może i tak, ale ten... Może i tak. Ale nie wiem, czy to ma wpływ właśnie, bo... No bo oni będą walczyć nawet jak jest na 50 maszyn jedna, to będą walczyć rzeczywiście, no i właśnie nie wiem, czy to jest tak, że jak jedna wylatuje, to gorzej sobie radzi niż 50. W sumie tak to ma sens. Może dam rzeczywiście, żeby nie tracić tyle, żeby jednak nie rozwalały, nie? Żeby jak już startują, no to startowały w jakiejś sile, nie? Też nigdy tego nie robiłem. Co ten debil Stalin, to jednak jest debil faktycznie. Co on robi? Głupot. Uzasadnia cel wojenny na Imperium Litewskie. Wspaniale. A ty, nie wiem, czy ty widzisz w ogóle, co jakiś wróg, co to jest.
Czy ty widzisz na przykład na lewo od Poznania, kto jest na twojej granicy? Wołodejowski. Nie. No, aha, no nie wiem. No Rosjanie, nie? Co? Co ty mi tu gadasz? No widzisz, no ZSRR, nie? Na lewo od Poznania ta, ten... Stoją sobie... Jakim moich cudem jest... ta bieda do Poznania weszła. Tam zawsze była bieda. Aha! Do mojego Poznania. A tu? Ja po cichu gram na zwłokę, a dogaduję się z różnymi ludźmi, prawda? I się okazuje, że różni ludzie mają podobne poglądy do moich. Że Hitler oszalał. Tak, tak, oszalał. Szybko cię dojadę. On słucha bo... ludu, a że lud tak chce, no to co ja mogę. Poza tym to tylko ty tu gadasz o wojnie cały czas. Kuźwa, ale dużo dywizji ty tu masz. Ty co, ty chcesz mi jakieś okrążenie? Ale to Imperium Litewskie ma dywizji, skąd oni to wzięli? Naruchali. Co ty gadasz? No, widzę, że kurczę, no tu stoi 13, plus 6, to matematykę zostawiam tobie, plus 8 jeszcze. No, ale taka Litwa, no to ja dziękuję, nie? Cześć, 13 plus 6. To nie, cześć, nie, to matematykę zostawiam tobie, to mi się bomba przypomniał. No, 13 plus 6, 6, 7, 8, 9, 19, 10, plus 6, 26, plus 7, o kurwa, 5, 6, 7. 33. A to nie są, Litwa ma 5 dywizji. No to czemu tu jest Imperium Litewskie? No bo to Włosi są. Ale Włosi też tu są, ale mam Imperium Litewskie tak napisane. To coś źle chyba. No nie wiem. Żabojady czołgami tam są i ci. Żabojadków jeszcze potrzebuję. Z jednego batalionu piechoty. Nie, bo tutaj Szymon napisał, że te dywizje są zbudowane z jednego batalionu piechoty. Skąd wie? No, na streamie. Masz streama, ale nie powiedział. No, bo byście patrzyli od razu. No i dupa no, już. Bo tak myślę. To zamiast kurwa Chin, to od razu bym na ciebie się szykował. Cyk, nie agresja ZSRR. O, bandyta, chcę mieć biedę ze sobą. Czas gra na moją korzyść, a moja korzyść na czas. Ten, kto się zadaje z biedą, biednie skończy. Dalej mi nie wypowiedział wojny. No bo jestem pokojowo nastawiony i nie tak jak ty. Dobra, chyba ja będę musiał uzasadnić na nie. No, ty. Są świadkowie, kto tu kogo atakuje. Cholera, rzeczywiście samoloty. No bo one są tutaj, generał przydzielił je już do stref i one sobie latają, nie? No dobra, to na chwilkę je sobie zatrzymam. Zatrzymaj skrzydła, niech sobie nie latają. Jak wybuchnie wojna, to szybko przydzielę do generała. No i już paliwko wzrasta rzeczywiście. Właśnie paliwo muszę o tym pamiętać, bo kurde mam tyle samolotów, a nie będę w stanie nic z tym zrobić. Messerschmitty będą zniszczone. Kuźwa, dobrze, że mam dużo manpowera. Kuźwar, rar, ar. O kurwa, ale warto było zainwestować. Tam kuta w senacie siedzi. Ale jaja, ty, no nie wierzę w to. Ty zobacz sobie na granicy, jakie ty masz oddziały przy sobie. Praktycznie cała moja granica jest obstawiona chińskimi oddziałami. Bo ja należę no tak, do frakcji. Tak, bo jak ja ci wypowiedziałem wojnę, to Chiny do ciebie dołączyły. Tak. Ja no ciągle mam z nimi też wojnę, co nie? Tak, i ja do nich, bo one mnie zaprosiły do Zjednoczonego Frontu Chińskiego. No, paliwo lotnicze jeszcze droższe, nie? Ej, Stalin, pozwól mi przejść, co? Ty, no ja normalnie, ja zaraz będę szedł na Niemcy, jak nic. Podwójna bieda chińska i sowiecka. No ja chyba bym to kończyć. No właśnie, ja chciałem szybko zjechać. Chyba nic nie mogę zrobić za bardzo.
Ja właśnie chciałem szybko. To ja szybko zjadę Diego i co, nie chcesz innym państwem zagrać, czy już nie chcesz za bardzo? Nie, dzisiaj już mi starczy. No Ja dobra, chcę no to... się ten rozgrzeć pod prysznicem, to biodro. To jeszcze kurwa z tym psem. To ci powiem, jak to się skończyło. Chociaż wiemy wszyscy, ale. No, ZSRR wygra. To narka. No, na razie. Więc ty, bandyto, chcesz mnie tu atakować, tak? Zostały tylko tygrysy. Znaczy, jeden też był tygrys, ale się Chiny wyrosły na jego truchle. A na twoim wyrosną kwiatki. Imperialna Rzeczpospolita powstanie na twoim nawozie. Będziesz nawozem, o. Ja muszę ZW do ubikacji, tylko no, weź mi tutaj nie ten. Nie odwalmaniany, nie? Ja pójdę do siku, a ty. Ty co jest? Pakt Ribbentrop-Mołotow. Nie wiem, jak to. A Chińczycy się wycofali, co? O co tu chodzi? Może przez to, że Rosja rzeczywiście nam nie chce pójść. No to ja ZW. Tylko, żebym obudził no, się to czekam, aż przyjdziesz. No, no. Więc lepiej nie przychodź już dzisiaj. Tak. Oj, 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 Chińczyczki płyną do domu. Finlandia przyjmuje radzieckie żądania. No tego, co się nikt nie spodziewał. Bez wojny zimowej. A faktycznie, przyje tego. Przyszło mi powiadomienie na telefon. No. O, grzebie w telefonie, siada. Ciekawe, jak opóźnienie. O, kurwa, dużo. Finlandia przyjmuje radzieckie żądania. No tego, co się nie spodziewał. Bez wojny zimowej. Mój wywiad działa, dobrze. Czy ty masz wywiad, no. Przyszło mi powiadomienie na telefon. Autorytaryzm. On ustawił dywizję, tak. Finlandia przyjmuje radzieckie żądania. No tego, co się nie spodziewał. Bez wojny zimowej. Trzech oglądający. Ty z dwóch kąt i trzeci Szymon. Nie, nie, beze mnie trzech było. No. Jeden ja i dwóch na... Jeszcze dwa telefony mam odpalone. Kurde, myślałem, że Niemcy powiedziały wojna, to Liberia dołącza. Nie, żebym się bał. To ja ZW znowu. Tutaj nic nie, czasu nie zatrzymuj, o, nie? Dobra, to ZW, no, dobra. I nic ty nie kombinuj. Dobra, czaję wazę. Bo będę widział na live'ie. Dobra. No, idę z telefonem i z twoim live'em, więc wszystko będę ty miał. Byś widział, jak Berlin no, jest zajmowany. No. Mhm. Kurde, nie mam manpowera, no. Zawsze z tym manpowerem jest... Manpower. 2000 ludzi. Moje Luftwaffe. Luftwaffe się przygotowuje. Dam na 400. Już tak nie mam manpowera, żeby tyle wystawiać tych helikopterów, samolotów. I wypowiedz wojnę. Gdzie tu jest wypowiedz wojny? Kiego nie ma. Kurde, jak to? Pakt o nieagresji. Zerwij pakt o nieagresji. Dobra. Zerwij. Pan pyta. Test względny. Bandyt. Ile ty tam zajmujesz jeszcze? Kurczę, no ja nie mam takiej rozpiętości. To oszalał. Muszę pamiętać o tych ciężarówkach. Jeszcze jak będzie maleć popularność partii rządzącej, to będzie mi ten... To będzie mi stabilizacja spadać, cholera. Co tak czas zmniejszyłeś? Aha, sam się zmniejszył. Ten. A ty masz tego Crispa włączonego? No. Aha. Nie, nic, bo słychać takie szumy było słychać, ale już nie. Nie mogę na ciebie usadnić celu jeszcze. Dlaczego? Bo zawarł układ o nieagresji z przywódcą twojej frakcji. A to ja dziękuję za taką frakcję, jaką się dogaduje z Hitlerem. Chiny słusznie się mnie boją. Nie to, co ty.
Nie mogę opuścić, bo walczymy ramię w ramię. Bo z Japonią walczysz, nie? No, no, ale się wrąbałem w dyplomację. Ale Cieszyn urządził. No. Ja, to Daisy w ogóle jeszcze żyje? No żyje, chyba żyje. Można pograć. Jak już cię zniszczę tutaj. Nie, bo 50 osób chyba nawet tam nie ma. Nie no, chyba żyje. Nie no, jest dobrze. A był wipe przecież. Tak. No, kurde, manpower. Nie mogę pełnego poboru dać. Czy na ciebie mi wystarczy ludzi? O, nie mogę pełnego poboru. Dobra, dałem sobie na ten. Wyciszyłem się, dobra. Dałem sobie, że mam poprawy umowa handlowa opinia plus 10. Więc sobie zrobię umowy handlowe. Wszystko, co mogę sprowadzać, to ZSRR. Ale ja właściwie nic nie sprowadzam, cholera. A ZSRR akurat praktycznie nic nie sprzedaje. Tutaj troszeczkę, jedną jednostkę. Poświęcę fabrykę za jedną jednostkę. Zamiast za, załóżmy, 8, ale trudno, żeby opinia mi się poprawiała. No i myk Zjednoczonym Królestwem. Że z kim ja prowadzę wojnę? Z Włochami nie jestem w stanie wojny, więc nie będą zatapiać mi konwojów. Cisza przed burzą. A, dlatego się wycisza. Widzę, że nic się nie ukryje. No, ale ja słyszę, co mówi, więc spokojnie. Stream sniping. Ja no nie oglądam tego. Ban. Wszystko teraz się rozbija o to, co na to wujek Stalin. O, Shin ogląda. Napisał, jakiego green screena sobie załatwił. No, a dźwięków z gry nie ma. Ciszyłem. Dźwięków z gry nie ma, bo później łatwo mi to pociąć. No, widzę, gdzie jest dźwięk, to tam się tnie, nie? Tylko trochę lipa, że nie ma dźwięków z gry. Ale niedługo będzie dźwięk łamanych kości. Nie tak jak mój nos, ale ten. Świetnie. Niebojowe kary za brak zaopatrzenia minus 10%. Super. Bo z zaopatrzeniem mogę mieć problem tutaj w tych rejonach. Północno-wschodniej Polski. I mamy racjonowanie zaopatrzenia plus 48 godzin. Też super partia. Dobra, budujemy dalej. Tylko, że ten bandyta, uzurpator, też podgląda moje taktyki i strategie. I też się przygotowuje. Cała ten. Fort w każdym domu. Fort Boyard. No, jakoś bardzo... Halo, słychać mnie? No. Kuźwa, to niedobrze właśnie. Dobra. Dobra. Aha. O kurde, nie gadaj, że Diego nie słychać. Nie no, słychać go, nie? Ale by było jaja, gdyby go nie było słychać. Słychać. Diego nic nie mówi, bo już... Nie ma nic do powiedzenia. Co on może mówić w takiej sytuacji? Tylko musiałby przeklinać. To Polska na Niemcy i on se nie może dać rady. Na łatwym na singlu się fajnie grało. Ale spotkał. Trafiła kosa na kamień. Ile on ma tych samolecików śmiesznych? 1000. Troszeczkę ponad 1000 maksymalnie. To jest estymacja maksymalna. Ja mam dużo ponad 1000, tylko się ograniczyłem do 1000. A właśnie po co ja to zrobiłem? Żeby sobie może zabrać fabryki w takim razie, bo ile ja mam nadwyżki? Myśliwców mam nadwyżki plus 200, plus 300. No i może te 5 fabryk sobie dam właśnie tutaj, kurczę. A nie, moim systemem lecę, dobra. Niech będzie. Może sobie ropę zacznę sprowadzać troszeczkę. O, ZSRR, super. Poprawię sobie te z nimi relacje. Super sprawa i uzupełnię tutaj zapasy paliwa dla moich samolotów, które będą zestrzeliwać. Messerschmitt. Dalej się boisz zaatakować. Fajnie się na singlu jechało Polskę. Znęcało nad biedną ojczyzną. Tak, tak. Więcej się tam tego nie dało wybudować? Da się, spokojnie. To będzie droga przez mękę. Manpower.
kurde, co ten Stalin, po czyjej on jest stronie? Bo jak mi wejdzie w tyłek, nie oddałem Gdańska, ty mnie dalej nie atakujesz. Bardzo dobrze, ja z czasem rosnę w siłę. Słuchaj mnie? O, widzę, że ci Zjednoczone Królestwo wojnę wypowiedziało. No. O, dupę, to przejmam tak wszystko. Coś miałem mówić, ale zapomniałem co. O kurde, Zjednoczone Królestwo już ze mną nie handluje. Te gówna, to kurde, wszystkie. Z Malają, to jest też droga wojsk, lądowa jest do Malaji. Bo z ZSRR nie mam wojny jeszcze. I nie będę miał, mam nadzieję. Aha, miałem mówić, że... Słuchaj mnie? Miałem mówić, że... że sobie muszę zachować troszkę tej siły politycznej, nie marnuję jej, bo... O, zajebiście, no to teraz mogę przejść na pełną mobilizację. I będę miał tylko pełną mobilizację. No to jest super partia. Albo i nie super partia. Normalnie to jest super partia, tylko że ja już mam tyle fabryk, ile chcę. Ja już nie chcę więcej, nie? A budowę, no to już tylko forty buduję i ten. Nie potrzebuję sił na razie już gospodarczych. A tutaj mam minus 3 ludność w wieku poborowym, minus 3%. To jest absolutnie dla mnie najważniejszy teraz manpower właśnie. Gospodarka wojenna. No tu też, no jestem w tak dobrej sytuacji, że... No, że na szczęście nie potrzebuję tego, nie? Jak mi zacznie niszczyć rzeczywiście budynki, to może i tak, ale... Ale czym on mi to będzie niszczył? Swoimi śmiesznymi Messerschmittami i sztugami? Myślę, że Pargo 7. Zachowam sobie siłę polityczną po to, żeby jak tylko wojna wybuchnie, to żeby dać sobie na pełny pobór, nie? Żeby mieć więcej manpowera, który jest kluczowy. No i też nie będę puszował w sumie. Miałem plan, żeby tutaj spuszować go, ostro zająć te tereny. No i skupić się normalnie na bitce na froncie. Już tym głównym. A tutaj ten front pomocniczy chciałbym zlikwidować. Ale z drugiej strony, kurde, przez tego manpowera mogę się zakopać. No. Ale myślę, że spróbuję. Tutaj, kurczę, jest dziura. Normalnie jest dziura. A on jest ślepy i tego nie widzi. No, jego koledzy widzą. A, ustawię sobie i to jest na agresywnym ataku. Najwyżej spróbuję to zająć, szybko ten zlikwidować ten front pomocniczy. I zobaczymy. Szkoda, że to ja na moich warunkach nie mogę zacząć wojny. A on się boi. Dominacja powietrzna plus 10, super partia. Ach, no i zapomniałem, zmarnowałem polityczną siłę. Ale tylko trochę. Tutaj potrzebuję 150. No to... I ogólnie idę w komunę. 11 tysięcy manpower. A on ile ma? 2 miliony. Ja pierdolę. Oże w dupę. W dupę węża. Czekaj, muszę zapauzować. Wiesz, co mi przyszło? Nie. ZSRR żąda oddania wschodu. No to oddaj patyć. To absolutnie. Ani jeden ani centymetr ziemi Rzeczpospolitej nie oddam. Tylko to oznacza wojnę. A wszystkie jednostki masz koło mnie, tak? No tak. Znaczy z nimi, no to... A ogólnie to musisz mnie atakować? Czy ZSRR, pójdziemy razem na ZSRR, tak jak zawsze mówiłem od początku. Co? Nie wiem. Muszę to poddać pod głosowanie ludu mojego. Tak. Ludu. Dobra, zasłona dymna. No kuźwa, Polska nie podda się bez walki, oddajmy wschód, to by było bezpieczne, ale tracę pół państwa. I masę fabryk. Mam plan. Ty jesteś nieprzewidywalny, ja muszę się absolutnie na ciebie przygotować, niestety. Ja, ale uszczuplę. Plan jest taki skrzętny. A mianowicie, oddaję wschód i teraz już ZSRR graniczy z Niemcami. Kolejnym przystankiem będą Niemcy dla Związku Radzieckiego. I ja się podłączę pod to. Bardzo dobrze. Tylko muszę ogarnąć, jak tam z fabrykami. Wolał oddać pół państwa biedzie.
Wszystko sobie upgrade'uję, wszystkie te linie kolejowe na poziom przynajmniej 3. No bo 5 to jest max, a ten, no to 3 to jest takie rozsądne środek, nawet lepiej niż średnia wartość, nie? To ja upgrade'uję, ale to mi chyba tutaj nic nie daje, bo to jeszcze, bo to jest ten ślepa uliczka, koniec gry na tą chwilę, ale no na przyszłość. Dobra, zwrot na lewo się udał i szukanie komisarza polityczni, szukanie ugody z ZSRR. Teraz fabryki, jak stoimy. No, aktualnie nie mogę ci wypowiedzieć wojny. Nie możesz, bo co? Bo tam pakt o nieagresji, czy co? No, mieliśmy czytamy, bo pewnie. Dobra, potrzebuję 4 fabryk wojskowych, żeby mój plan był tutaj realizowany. Trzymam kontrol, kliknięcie, buduję i umieszczam na początku kolejki. Ale żeby tutaj szybko się... A, 4... Mogę to wszystko właściwie w jednej prowincji zbudować. Musiałem zdjąć trochę produkcję samolotów, ale i tak mam na tyle dużo, że to Palgo 7. Wywiad niemiecki przejął tajne plany. No i niemiaszki dalej se z Polską nie mogą. Gdzie są moje samoloty? Dobra, niech sobie samoloty ćwiczą. Palają paliwo, które kupuję od Związku Radzieckiego. Widzę, z Litwą walczy. Twój sojusznik walczy z ZSRR. Już nie jest mój sojusznik. Też on pisze, ale by był ja, jak gdybym oddał samoloty razem ze wschodem. Bo one były na lotnisku na wschodzie, ale nie. One się przebazowały. Ale defensywnym jesteś graczem. Nie, brakuje mi tylko tych innych. Aha, no tak. Ale niedługo myślę, że ZSRR zacznie na ciebie uzasadniać. Co? Co ty gadasz? No nie, no myślę, że tak, bo to... No bo ja jakby się poddałem, no to jakby kolejną rzeczą jest... Jesteś ty, tylko że to było w rzeczywistości, to było w 41 chyba, tak? A w sumie w Rosji dalej Stalin rządzi, poszli historycznie. Tylko, że to wtedy to ty, operacja Barbarossa, rozpocząłeś. Nie oni przeciwko tobie, ale... No, 22 czerwiec, 41 rok. Ty, a oni z tą Litwą się męczą, co tu się dzieje? To jest kolos na glinianych nogach, czy co? Drugie Niemcy? O! Za 30 dni będziesz miał komunikat. Jaki oddasz mi ziemię wschodnie? Będziesz 8 mógł pakt cofnąć? 8 pakt cofnąć? Znaczy z Chinami. Aha, no tak, ale ja jestem u nich we frakcji, to jest najgorsze, nie? I widzisz, co robię. A nie możesz się włączyć? Nie mogę, bo walczymy ramię w ramię przeciwko Japonii, nie? Ale to dobrze, oni mi przyjmą z pomocą z tobą. Przyszło mi do głowy, żeby oddać kawałeczek państwa Chinom. Na przykład, tutaj Lublin, załóżmy. Ja robię. I ten. I oni by, wiesz, traktując to jako swój kraj, wysłaliby tu być może je. To musiałbym oddać raczej Poznań. Ale no nie ma takiej opcji, bo to są fabryki. Żeby zobaczyć, ile to klik na przekształcanie fabryk, widać, że są 2 tutaj. I tak mało w Poznaniu, najmniej. Poznań bym oddał i by graniczył z Chinami. A oni by wysłali całą armię. Tylko jak? Statkami? No statki nie są w stanie wojny z Niemcami. Tutaj by przepłynęli sobie. Oni tylko z Japonią prowadzą wojnę. Tylko. No i tam z tymi podnóżkami Japonii. Kurczę, oddać im to? Czyli 0 produkcji samolotów? Albo nie. Z ciężarówek sobie wezmę jedną fabrykę. Bo ciężarówek mam prawie pod dostatkiem. Dobra, to samoloty jak coś... Dobra, i idziemy tutaj. Komisarze polityczni, coś w przemyśle mogę? Nie. W kompaniach wsparcia coś mogę? Chyba nie, bo będzie duży problem i tak ze sprzętem, mi się wydaje. Chociaż z manpowerem jest największy problem. To niech będzie w tą piechotę. To debile. Źle im się żyje w Niemczech. Kto? Kto ci tam podskakuje? A, jakieś patafiany. Na liniach montażowych. A strajki. Patrz, tak.
A, tak chcesz wojnę, tak? Kuźwa, ile tutaj dołącza ludzi. Ha, uzasadni cel wojenny. Na kogo? Na mnie? Oj, kolego, kolego. Teraz zrobię ten ruch, wyciszyłem się. Czyli oddam Chinom Poznań. Taki myk. Przekaż kontrolę nad regionem. To już w dupę, nie mogę. No to, aha, bo ja nad swoją prowincją, rozumiem, narodową, nie mogę przekazać kontroli, tylko gdybym zajął jakąś, tak? Adolf Hitler podważa motywy, jakimi kieruje się Polska. Ajajaj, co to było przelepiło. Dobra, ja na chwilę ZW, na minutę. Tylko, żeby Niemcy były Niemcami, a nie żeby moja armia sama zajęła beze mnie. Halo, ty jesteś? Widziałeś, co się stało? O, bandyta! Jaki bandyta! Jak włamywacz od tyłu. Tylną furtką. Ty czemu ja wchodzę w ciebie? Jakkolwiek to brzmi. Jakim cudem? Ja nie dałem im rozkazu ataku. Jak upadek Warszawy? Ja pierniczę. Mam 30 stabilizacji. Encik. Słuchaj mnie? Kurde, ja się wyciszyłem. Ja pierniczę. No tak. Co za... Ło w dupę. Kuźwa, odciął mnie. Ajajaj. Aj. Wysłali mi Chińczycy pomocy z dywizją. W Chinach. Są w Chinach. Do Gdańska, do obrony będą. Dawać, co jest? Nie mają jak przypłynąć. Gdańsk je broni. Wiążąc swoje spore siły. Kurwa, Radom. Za ile padnie Radom? Ty! Ja zapomniałem przydzielić lotnictwo. Kurwa, odetnie mnie kolejny worek. I tak cud, że tyle jeszcze, że jeszcze nie ma kapitulacji. Na razie, truszka. Trzymaj się. Za chwilę cię jeszcze od dołu wezmę, od zamościa. Trzymaj się, trzymaj. Yo, yo. 39 dywizji w kotle. No, to było niezłe. 38 dywizji. Powiem ci, niezły kocioł. No, na razie, Szymon. Cześć, trzymaj się. No, kontratak na Berlin. Słuchaj mnie? No. I dobrze. Kuźwa, gdzie ta Rosja? Kurde, jak Rosja mi nie przyjdzie z pomocą, a nie przyjdzie. No bo oni nie są ze mną w wojnie. Tak, właśnie. Mamy pakt. Fuksem. Ja kontra, Japonia, Mędziang, Mandziuko, Francja, Litwa, Łotwa, Królestwo Węgier, Państwo Włoskie, Rumunia, Rzesza Niemiecka. Za dużo to i z kurwą nie przejem. Tak to jest. Właśnie musiało być.